Weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy dadzą możliwość łatwiejszego i skuteczniejszego dochodzenia roszczeń przez wszystkich poszkodowanych przez praktyki ograniczające konkurencję. Mam tu na myśli na przykład zmowy przedsiębiorców bądź nadużywanie pozycji dominującej. Dotychczas w przypadku stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógł wydać decyzję, w której ukarał finansowo przedsiębiorcę, który naruszył prawo, mógł na przykład nakazać mu zaniechania niedozwolonej praktyki, natomiast nie mógł rozstrzygać o indywidualnych odszkodowaniach dla poszkodowanych. W tym momencie, po wejściu nowego prawa, poszkodowani mają szereg instrumentów, które ułatwią im uzyskanie odszkodowania, jeżeli ponieśli taką szkodę. Tutaj w praktyce może wyglądać to tak dla nas wszystkich, że jeżeli dany produkt był objęty zmową, kupowaliśmy go przez ileś lat, okazało się, że w efekcie tej zmowy płaciliśmy drożej, to mamy możliwość wystąpienia do sądu, pozwania przedsiębiorcy, który naruszył prawo, czy przedsiębiorców, którzy zdecydowali o tym, którzy zmówili się, że ten produkt będzie droższy, możemy pozwać ich do sądu i możemy dochodzić odszkodowania. Na przykład możemy żądać tej sumy, którą nadpłaciliśmy, te pieniądze, które zapłaciliśmy i które zapłaciliśmy drożej, dlatego że istniała zmowa cenowa. Sprawy będą rozpatrywane przez sądy okręgowe, niezależnie od wartości sporu.